Hej kochani, z tej strony Dejmo i witam was już w trzecim odcinku Zielonego Vloga, tym razem już oficjalnie. A więc mamy dzisiaj 17 marca. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali na mojego kanał. Jest naprawdę miło widzieć, że pomału się ten kanał rozkręca. W międzyczasie postaram się nagrać jakiś taki mały vlog update, co byście chcieli może mniej więcej zobaczyć. Może bym sobie kamerę troszeczkę wyrzeczymał. To by było dobre, a nie tak nisko. Uczyłem ją chwilowo za obiektyw, więc może lekko telepać. Nie chcę mi się chwilowo wyciągać statywu, żeby go trzymać za statyw. No ale dobra, dzisiaj mamy 17 marca i jest to irlandzkie święto narodowe, Dzień Świętego Patryka. W dniu dzisiejszym wszyscy obchodzą święto narodowe, jest to dzień wolny od pracy, są parady, wszyscy świętują. Większość się ubiera także na zielono, no oczywiście jak ja co roku nie ogarnięty jestem. Oj, mam bluzę, ale troszeczkę chyba jej daleko do bycia zieloną. Ale idę ze znajomymi na paradę. Więc tam widziałem, koleżanka ma jakieś zielone rzeczy, więc wpasujemy się w tłum, nie będziemy się jakoś strasznie wyróżniać. No więc tak, Dzień Świętego Patryka. Jest to stosunkowo irlandzkie święto, nie wiem czy każdy wie, bo wiem, że świętują to także na świecie. Jest to dość popularne w Ameryce, ze względu na to, że w Ameryce mieszka bardzo dużo Irlandczyków, którzy wymigrowali podczas inwazji Anglii na Irlandię, jak dobrze pamiętam, w XIX wieku. I chyba jakoś na początku XX wieku bardzo duża część z nich emigrowała. I jak dobrze pamiętam, było to zupełnie zwyczajnie, jak była zaraza ziemniaka. Ale to nie jestem w 100% pewien. Historię dokładnie świętego Patryka zrobię taką wcinkę, w którym po prostu sobie siadnę i przeczytam, bo tego jest trochę naprawdę. Ale mniej więcej teraz sobie pokażę na ekranie, mam taką fajną legendę, że przyszedł. No więc tak, legenda głosi tak, że święty Patryk przypłynął do Irlandii łodzią. Następnie przyprowadził chrześcijaństwo do Irlandii i zrobił kończenie znakiem Irlandii. Następnie według legendy przepędził wszystkie węże z wyspy Irlandią. No i w ten sposób świętujemy 17 marca, Dzień Świętego Patryka. To jest taka legenda, dokładnie, no jak mówię, wstawię wam tutaj ładnie na ekranie obrazek tego, fajnie to wygląda. Co do historii, jak mówiłem, zrobię wam wcinkę w międzyczasie. Siadniemy sobie i sobie przeczytamy to, bo tego jest naprawdę trochę dużo, no chyba, że sobie odpuszczę. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w efekcie końcowym. No więc tak, jak już wspomniałem, dzisiaj jest parada. Za niedługo parada w moim mieście jest aktualnie prawie druga. No i za niedługo, za jakieś półtora godziny jest parada, więc za godzinę trzeba będzie się zacząć ubierać, przebierać i wszystko naraz. Ładnie. No pogoda jest taka trochę dość specyficzna dzisiaj, bo świeci, pada. Więc tak różnie to bywa. Miejmy nadzieję, że podczas parady nie będzie padać, bo chciałbym nagrać to. Chciałbym na ogół nagrać całość, ale parada trwa chyba około godziny, półtora, trochę długo, jakby nie patrząc. Więc jestem 100% pewien, czy nagram. Pewnie będę robił co jakiś czas wcinki, wycinki. Znaczy, pewnie nagram całość, ale samo sobie będę robił wam wycinki, bo to chwilę trwa, tak poza tym. Dronem nie będę latał z całego bezpieczeństwa. Znaczy, czysta licencja, moja licencja na Mini 2 pozwala mi latanie nad zgrupowanym ludzi, jak to, że pamiętam. Chyba, nie jestem teraz pewien. Trzeba byłoby wtedy jeszcze sprawdzić. Ale w celach bezpieczeństwa nie będziemy latać, użyjemy po prostu tylko luszczanki do nagrania tego, co się dzieje. Ja myślę, że tak. Tak będzie najbezpieczniej, nie będziemy robić nie wiadomo czego. O, tu jest nawet fajne światło, odbija się z łazienki. No i tak, dzisiaj jest dzień wolny od pracy i pierwszy raz od 2 lat ze względu na COVID-a jest wreszcie parada. No ze względu covidowego były zawsze, przez ostatnie 2 lata były anulowane. No wiecie, covid zły, nie covid, nie wiadomo co. W celach, no bo to jeśli chodzi o parady, one tak naprawdę, dość duża część osób zjeżdża się z małych miasteczek do większych miast i ogląda tą paradę, świętują przez cały dzień, opijają to. Idą do pubu i piją sobie browarka jak wszyscy, nie?
Pewnie też skoczymy na jakiś obiadek albo na browarka. No, no więc co, nie ma co przedłużać. Zbieramy się w takim razie, jadę po znajomych i widzimy się już na miejscu. Widzieliście armię irlandzką? Zajebiste, nie? Później ci wyślę. Słyszysz? Co ci? Później! Wujsz, vintage jest! Wujsz jest vintage! Na upartego torawką to można byłoby się władować. Tak, to się na pomalował, to jebiście. No, okleił ją. Ten co roku, nie? Ten zawsze. Niektóre, ten jest ładny. Powiem tak, minimum 1000. Coś czuję. Wyje mama razem, sama sobie idzie. Zajebizdę. Ale dostałaś to.
zobaczymy, jak Piszczałka zrobi ten piłkę do koszu. Już po OSP cieli kurwa na maszynie, żeby kółko wyszło, nie? Nawet nam wyszło kółko, powiem ci. World most great fundraising event. Traktor tam. Wyścigi traktorów? Czy jedziemy? Ciekawe. Może nie brałeś tego? No ja biegłem w Mudgrave, ale tam to już traktor ram, to był prawie z ram z tyłu zajaraz, no? Trzeba było wziąć ten statek jednak. Naprawdę? Ja już bym jakieś ciężary po pomnożył. Minimum 5%. Ale by się. Nie, wiesz co, na kobel, to nie widzę. Kurwa, nie chcesz, że porobić to taty? Tak cię widać. Thank you.
No i parada paradą, już jesteśmy z powrotem w domu, już przebrali się w swoje wygodne dresiaczki. Jak już w międzyczasie wzięliście przebiteczki z parady, króciutka, myślałem, że będzie dłuższa, coś więcej będzie się działo, no ale jak wyszło, tak wyszło. Było fajnie, dość przyjemnie. Udało się w międzyczasie po paradzie skoczyć do restauracji, zjeść sobie coś na spokojnie. No i jesteśmy już z powrotem w domu. Więc w takim razie czas na małą historię na temat mojego Patryka. Ja sobie siadnę na spokojnie, wezmę sobie telefon, bo tak będzie najłatwiejsze i trochę wam opowiem o nim. No i jesteśmy już właśnie tutaj przed komputerem, znaczy miałem, mówiłem telefon, no ale stwierdziłem, że siadę sobie przed komputerem, będzie mi wygodniej. No więc tak, jak już wcześniej wspomniałem, Dzień Świętego Patryka jest obchodzony 17 marca, czyli dzisiaj. No i tradycją, znaczy najważniejszą tradycją jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. W tym przypadku nie wyszło, ale na filmie będziecie widzieć, że duża część osób była bardzo fajnie ubrana. No bo znaczy ogółem zielony jest to narodowy kolor Irlandii, dlatego. Jednocześnie głównym symbolem jest szamron, czyli tak zwana koniczyna. A dlaczego? Według legendy o świętym Patryku wykorzystywał on tę roślinę, aby wyjaśnić pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej. Nie mogli oni zrozumieć, jak to jest, że są trzy osoby boskie, a jednocześnie są one jednym Bogiem. Jeszcze inną tradycją związaną z obchodami Dnia Świętego Dnia Świętego Patryka jest tradycja picia whisky. Osobiście z tego co wiem, to większość jak idzie do pubu, to pije browara tak naprawdę. Niby się mówi, że to jest pan Patryka, ale nie zauważyłem, żeby też tak dużo osób to robiło. W większości idzie po prostu się napić piwa do pubu, żeby opić tą imprezkę na całego. Jak już wspomniałem wcześniej także, jest to święto narodowe. Dość duża część przez to, że Irlandczyków jest dość dużo w Ameryce, no to tam jest też to dość popularne. I z tego, co tu nawet według Wikipedii piszą, jest to także w Polsce obchodzone ze względu na popularność kultury celtyckiej, ale nie zauważyłem szczerze nigdy w Polsce, żeby ktoś świętował Dzień Świętego Patryka. W Ameryce tak, bo to jest takie dość duże, w Finlandii także, ale Polska? Nie, tutaj niby jeszcze piszą, że... Aha, nie, to są jakieś tam obiektywy do spary Niagara, góra Stołowa Harpera, Empire State Building w Nowym Jorku, że niby one zmieniają kolor na zielono. U nas jest też także miejski ratusz, tylko chwilowo nie jest na zielono poświetlony, tylko bardziej na flagę Ukrainy, tylko ta flaga Ukrainy jest taka, oni tak podświetlają ten budynek, więc wygląda to ogólnie komicznie. No ale dobra, no jest jak jest, nie? No i pomału dochodzimy do końca tego vloga. Fajnie was... No nie będzie to taki strasznie długi vlog. No ale mam nadzieję, że się wam podobał. Lajkujcie jak coś. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim nowym subskrybentom, bo miło jest zobaczyć, że ten kanał się rozrasta. Pomału pogoda się tak, że robi coraz lepsza. Ja wreszcie też muszę zrezygnować z jeżdżenia vanem w niedzielę. Bo jeśli byśmy gdzieś pojechali, to fajnie by było gdzieś pojechać na dłużej niż parę godzin. Znaczy, obiekty, które są blisko, nie będą większym problemem, bo tam się zajedzie się samochodem, weźmie się drona, coś się nagra, a no tak, mówiłem o drona wcześniej, że nie będę latał. No i tak, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim nowym subskrybentom, zawitać ich na kanale. No i zachęcam do subskrybowania, lajkowania, a my widzimy się już w następnym vlogu. Do zobaczenia!